Radio Kanał. Radio Kanał. Halo, halo, dzień dobry, Piotr Domagała, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną audycję Radio Kanał. Na początek nieco spraw prywatnych. Chcielibyśmy złożyć życzenia naszemu redakcyjnemu koledze, osobie, która zazwyczaj prowadzi dla Państwa tę audycję, a więc Bartosz Gleń obchodzi dzisiaj swoje 36. urodziny. Bartek, w imieniu całej redakcji NC+, składamy Ci życzenia. Wszystkiego najlepszego w tym jakże ważnym dla Ciebie dniu. Teraz wracamy już do naszej audycji. Sporo się działo na naszym krajowym podwórku, więc mamy naprawdę o czym rozmawiać. Będą goście, będzie telefon, będą analizy, wywiady i opinie. Porozmawiamy również co nieco o różnych rozgrywkach europejskich. A teraz mały przedsmak tego, co w dzisiejszym programie. Ekstra klasa. Zaczniemy od telefonu do jednego z najszczęśliwszych trenerów ostatnich dni. Podsumujemy również 36. serię gier i przedstawimy nasze prognozy przed ostatnią kolejką tego sezonu. Na koniec wybierzemy mecz kolejki, wskażemy najlepszych graczy, jak również wbijemy szpilę. Liga Europy. Manchester United okazał się lepszy od młodej i pełnej wigoru drużyny Ajaxu. Mourinho i spółka wygrali Ligę Europy i zagrają w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Podsumujemy finał w Sztokholmie. Liga Mistrzów. Przed nami również najważniejsze rozstrzygnięcia w Champions League. Czy Real będzie pierwszą ekipą, która drugi raz z rzędu wygra Ligę Mistrzów? Czy też może drużyna z Turynu okaże się lepsza i po raz pierwszy od 1996 roku wygra te prestiżowe rozgrywki? Przedstawimy Wam nasze prognozy przed najważniejszym meczem sezonu. Wszystko gotowe, więc możemy startować. Radio Kanał. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Maciej Murawski. Dzień dobry. I Rafał Nachorny. Dzień dobry. Panowie, na początku takie jedno pytanie na rozluźnienie. W ten weekend ostatni mecz Francesco Tottiego, a także ostatni mecz Maxwella w PSG. Totti stał się żywą legendą już za życia, w trakcie swojej kariery w Wiecznym Mieście, ale wygrał tylko jeden tytuł ligowy, natomiast Maxwell 11 tytułów mistrza kraju z Ajaxem, Barceloną, PSG, Interem i 37 trofeów w ogóle, najwięcej w historii. Co dla piłkarza jest ważniejsze? Takie oddanie temu swojemu ulubionemu klubowi, któremu się kibicowało od dziecka, czy jednak te trofea, które na koniec kariery, po karierze okazują się dla tego zawodnika najważniejsze? Ja myślę, że jeśli chodzi o Maxwella, to najważniejsze było to, że się zaprzyjaźnił z Ibrahimowiczem i większość tych klubów, które zwiedził razem ze Szwedem, a wiemy, że Szwed akurat często też te tytuły zdobywał. To tak żartobliwie. Natomiast myślę, że Totti miał możliwość odejścia do wielu klubów, ale to przywiązanie do barw jest niesamowite. Natomiast Roma była zawsze jednym z wielu zespołów, które walczyło o mistrzostwo, natomiast ciężko było im ten tytuł zdobyć, bo był Juventus, był Milan wcześniej, był Inter, więc były zespoły, które miały zazwyczaj mocniejsze kadry i Tottiemu, tak jak powiedziałeś, tylko raz się udało, ale myślę, że nie tylko kibice Romy mają go w sercu, wielu kibiców Ligi Włoskiej go ma, nawet myślę, że kibice Lazio mają duży szacunek do niego i to też oświadczy o tym, jak wielką osobowością był Totti. Kibice uwielbiają piłkarzy, którzy utożsamiają się z jednym klubem, zdobywają trofea dla takiego jednego klubu. No i oczywiście, jeśli te dwie rzeczy idą w parze, no to jest to ideał. Natomiast no nie zawsze tak się zdarza, ale tacy piłkarze jak Totti, czy wcześniej John Terry, który też pożegnał się niedawno ze swoim klubem, jedynym w karierze, czyli z Chelsea Londyn, no zawsze pozostaną w sercach fanów. A czy sądzicie, że takich piłkarzy jak Totti, którzy przez całą swoją karierę, całe swoje piłkarskie życie związani są z jednym klubem, tak jak kiedyś Maldini czy Javier Zanetti też w Interze, czy takich piłkarzy teraz będzie coraz mniej we współczesnym futbolu? Myślę, że będzie coraz mniej. Oczywiście będą się pojawiać, ale będzie coraz trudniej piłkarzowi, no chyba że będzie wychowankiem jednego z tych topowych klubów. Wtedy być może tak, natomiast jeżeli swoją karierę rozpocznie w dobrym zespole, ale nie w tym topowym, a będzie wybitną jednostką, to zawsze się pojawi Real, Barcelona albo jakaś wielka firma z angielskiej ligi, która będzie chciała go ściągnąć do siebie i wtedy oczywiście będzie musiał się mocno zastanowić. I wydaje mi się, że większość takich piłkarzy podejmuje decyzję za tym, żeby po prostu odejść do tego wielkiego klubu. No jest taka tendencja ogólnoświatowa, że piłkarze zmieniają barwy klubowe, że coraz rzadziej spotykamy zawodnika, który od początku do końca kariery pozostaje w tym samym klubie. Są kluby, które dbają o coś takiego, by mieć w kadrze jednego, dwóch czy trzech wychowanków, ale to jest rzadkość i chyba musimy się z tym pogodzić, chociaż rzeczywiście będziemy tęsknili do zawodników, którzy byli w klubie od pierwszego dnia piłkarskiej kariery do ostatniego. To tyle słowem wstępu, teraz czas już powrót do spraw najwyższej rangi. Czas więc na Ekstraklasę. Sławomir Peszko, prawo noga. Peszko! Na początek telefon do trenera wciąż aktualnych wicemistrzów Polski. A naszym i Państwa gościem trener Piasta Gliwice, pan Dariusz Wdowczyk. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry Państwu. Panie trenerze, na początek może zacznijmy od gratulacji. Czy po tym po tym meczu wygranym dosyć okazale z Wisłą Płock kamień z serca panu spadł? Oczywiście, no była to... Zatrudniony zostałem generalnie w Piaście po to, żeby postarać się tę drużynę utrzymać w Ekstraklasie. To się udało, zadanie zostało spełnione i to było celem nadrzędnym, żeby Piast nadal w Ekstraklasie był. Cieszę się bardzo, że udało nam się zapewnić byt w Ekstraklasie dla drużyny i klubu na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu. No właśnie, ostatni mecz pana podopieczni rozegrają w Krakowie. Czy waszym celem na zakończenie tego sezonu jest zajęcie wciąż możliwego 10. miejsca w tabeli? Dokładnie tak. Jedziemy do Krakowa już bez tego obciążenia, które właściwie od początku tego marca, czy od początku tejże rundy towarzyszyło drużynie Piasta, ale chcemy zdobyć 3 punkty w Krakowie, żeby zająć jak najlepsze miejsce. Tu za Zagłębiem, bo Zagłębia już nie dogonimy, ale tu za Zagłębiem to jest cel, który sobie wyznaczamy. 13 meczów pod pana wodzą i aż 21 zdobytych punktów. W tym okresie tylko Legia, Jagiellonia i Lech zdobywało więcej punktów niż pana zespół. No jaka jest tajemnica Dariusza Wdowczyka i tego sukcesu od momentu przyjścia na początku marca do drużyny z Gliwic? Powiedziałbym, że to nie jest żadna tajemnica, to jest po prostu ciężka praca. Mecze sobotnie wygrywamy, jak to... Powtarzam, we wtorki czy środy, ciężko pracując na treningach. Myślę, że to jest jedyna droga do sukcesu, że jeżeli lubi się, kocha się to, co się robi i poświęca się temu dużo czasu i solidnie się pracuje, to przychodzą później efekty tejże pracy. Także my wygrywamy wtorkami i środami właśnie sobotnie czy niedzielne mecze. Ta wygrana, to zwycięstwo z Wisłą Płock niezwykle okazałe 4-0 w tym sezonie. Od początku, od momentu, kiedy pan pojawił się w klubie, tylko raz pana zespół zdobył 4 bramki w wygranym meczu ze Śląskiem 4-3 we Wrocławiu. Tam hat-trick Badii. W sobotę Badii nie było, ale to właśnie skrzydła napędzają grę pana zespołu. Świetny Żywec, świetny Badii, ale czy w takim razie nie żałuje pan, że nie ma pan takiej typowej 9, przede wszystkim skutecznej z prawdziwego zdarzenia aktualnie w zespole? Ja powiem Państwu w ten sposób, nie będzie wielu zmian w Piaście Gliwice przed nowym sezonem. O tym to już mogę zadeklarować. Wracają niektórzy zawodnicy z wypożyczenia. Mamy generalnie ustalony skład. Chciałbym, żeby ta drużyna pograła w tym zestawieniu przynajmniej jeden pełny sezon, żeby nie było dużych rotacji w składzie, a żeby zawodnicy mogli poznać się zdecydowanie lepiej na boisku, a nie tylko znać swoje imiona, żeby znali swoje przyzwyczajenia. Stąd też nie planujemy robić szczególnych jakichś ruchów transferowych w okienku letnim. A czy Denis Gojko, którego pan wprowadzał powolutku w tej rundzie finałowej do wyjściowego składu Piasta Gliwice, pokazał już pełnię swoich możliwości, którą pokazuje zazwyczaj na treningach? Denis pokazał, że ma możliwości, dlatego zaczął w pierwszym składzie występować. Mamy kilku jeszcze takich zawodników, podobnych do Denisa, jak chociażby w ostatnim meczu wszedł Dziczek czy Krakowczyk, to będą piłkarze, którzy są blisko pierwszej drużyny i myślę, że coraz częściej będą w tej pierwszej drużynie się pojawiali. Ostatnie pytanie, panie trenerze. Cel Piasta na przyszły sezon. Awans do grupy mistrzowskiej i walka o te miejsca 4-8, czy jednak jeszcze większa niespodzianka i powalczenie o podium, tak jak Piast zrobił to w poprzednim sezonie? No tak, Piast przyzwyczaił kibiców, że albo walczy o europejskie puchary, albo broni się przed spadkiem. Dokładnie tak. Myślę, że celem Piasta na kolejny sezon będzie, jeżeli będzie formuła zachowana dwóch grup dzielenia punktów, jednak ta pierwsza ósemka. Trener Piasta Gliwice Dariusz Wdowczyk był naszym i Państwa gościem. Panie trenerze, dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Radio Kanał. Panowie, okazało się po sobotnich meczach, nawiązując jeszcze do drużyny z Gliwic, że bez Gerarda Badii istnieje życie na Śląsku. Pamiętamy, że w 2017 roku to przede wszystkim właśnie na tym zawodniku bazowała drużyna z Gliwic. On w tych kluczowych momentach zdobywał bramki, zapewniał punkty. W sobotę bez niego musiała sobie radzić drużyna trenera Wdowczyka i poradziła sobie wybornie, mimo że w tej pierwszej połowie widać było tą ciążącą na nich presję, że muszą wygrać, aby przed ostatnią kolejką jeszcze zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Tak, tak, ale pamiętajmy o tym, że Gerard przede wszystkim w tych trudnych momentach, kiedy jeszcze zespół nie funkcjonował tak dobrze jak w ostatnich tygodniach, to on wtedy był faktycznie kluczową postacią, strzelał gole, brał w trudnych momentach na siebie grę. Teraz, kiedy już zespół funkcjonuje dobrze, bo tak jak już powiedzieliśmy, ta liczba punktów, które zdobyła drużyna, odkąd przyszedł trener Wdowczyk, jest imponująca, biorąc pod uwagę to, w którym miejscu był Piast, kiedy przychodził trener. Oczywiście myśmy wiedzieli o potencjale tej drużyny, bo przecież to jest wicemistrz Polski, a więc wiedzieliśmy, że są zawodnicy, którzy potrafią dużo lepiej grać, ale nie udawało się trenerowi Latalowi odbudować tych zawodników. Dopiero trener Wdowczyk to zrobił i teraz, nawet jak Gerarda nie ma, ten zespół funkcjonuje. Bierze na siebie grę Sasza Żywec, który też ma niezły okres. Młody Gojko to jest też zawodnik, który bardzo fajnie został wprowadzony do drużyny i to cieszy, że też właśnie też Polacy, młodzi Polacy, którzy są wychowankami tego klubu. Mamy tam Radka Muraskiego, który jest taką jakby wiodącą postacią od kilku lat, kapitan tej drużyny i co ważne, jest to chłopak stamtąd, jest wychowankiem tej drużyny. Oby jak najwięcej takich zawodników w każdej drużynie, żebyśmy mogli cieszyć się też młodymi, zdolnymi zawodnikami, bo no bez nich nasza reprezentacja nie będzie w przyszłości silna, jeżeli nie będziemy mieli młodych piłkarzy, którzy dostają swoje szanse w Ekstraklasie w tej chwili. To, że Piast Gliwice dobrze grał także bez Badii, to moim zdaniem ogromna zasługa trenera Wdowczyka. To on dla mnie był taką najważniejszą postacią w Piaście w tych ostatnich tygodniach sezonu i myślę, że bez niego Piast miałby ogromne kłopoty z utrzymaniem się w Ekstraklasie, a z Wdowczykiem poradził sobie bardzo szybko z tym, że jest w tej chwili pewniakiem do miejsca w grze w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Piast utrzymany, podobnie zresztą jak Śląsk, Wrocław i Krakowie, ale w tych dwóch zespołach zupełnie odmienne nastroje. Śląsk w ostatnich tygodniach, zwłaszcza od momentu tych meczów w rundzie finałowej, przed własną widownią imponuje. 6-0 z Ruchem w bardzo ważnym meczu. Wygrana też w kluczowym spotkaniu 4-1 z Arką, mimo przegrywania 0-1. I teraz na pożegnanie z wrocławską publicznością wygrana z Krakowią. Czy to też jest zespół, drużyna Jana Urbana, którą stać z takim składem na walkę w przyszłym sezonie górną ósemkę? No jeżeli będą prezentować się tak jak w tych trzech meczach, o których mówiłeś, to jak najbardziej. Jest jeden oczywiście problem, który może się pojawić w okresie przygotowawczym czy w okresie transferowym, kiedy Morioka czy Biliński, który ostatnio zaczął strzelać, odejdzie, bo takie sygnały dochodzą, że Biliński nie przedłużył kontraktu, nie dostał propozycji. Być może teraz, kiedy zespół się utrzymał, ta propozycja się pojawi. Jest to chłopak z Wrocławia. Myślę, że warto mieć takich zawodników, bo ludzie, którzy utożsamiają się z klubem, którzy są stamtąd, zawsze są mile widziani. Kibice, którzy przychodzą, też cieszą się, jak ktoś z nich jest też na boisku i czym więcej takich zawodników, tym lepiej, a ostatnio Biliński daje jeszcze sporo jakości drużynie, natomiast kluczem chyba było dotarcie do Morioki, który wiemy, że ma dużo umiejętności, ale był moment, że nawet nie gra w podstawowym składzie, a w tym ostatnim czasie po rozmowie z japońskim trenerem pracującym w Hiszpanii udało się chyba do niego dotrzeć. Morioka znowu ma przyjemność z gry, znowu odzyskał taką świeżość w grze, ta jakość jest przez niego eksponowana. No i to spowodowało, że Śląsk od razu funkcjonuje inaczej. Myślę, że też takie doświadczenie z Lecha trenera Urbana, który w Lechu bardzo często stawiał na dwóch defensywnych pomocników. Mieli o to w Wielkopolsce do niego pretensje kibice, że dość takie często defensywne ustawienie. W Śląsku Wrocław stawiał inaczej. Trener Urban, mimo że Śląsk był w gorszej sytuacji punktowej, ma też słabszy zespół niż Lech w tym sezonie, to jednak tam trener Urban, bez względu na to, czy grali u siebie, czy na wyjeździe, bardzo często stawiał na dwóch ofensywnych pomocników. Koło Morioki grał zazwyczaj ktoś o takich inklinacjach ofensywnych i tylko Kołacewicz był takim defensywnym pomocnikiem w większości spotkań. To się akurat w tych ostatnich meczach przekuło na taką jakość bardzo dobrą, na dużo sytuacji kreowanych, na dobre utrzymywanie się przy piłce. Przyjemnie się Śląsk oglądało w tych meczach u siebie ostatnich i po wielu miesiącach, gdzie Śląsk miał ogromne problemy z grą u siebie, to się odmieniło. Być może między innymi dlatego, że ta gra była bardziej ofensywna i tych zawodników ofensywnych było więcej na boisku, a to się przekuło na gole, na sytuację i na taką dobrą grę. Jeżeli tak będzie Śląsk grał, to znowu ten stadion zacznie się zapełniać, bo trochę z tym było problemu w ostatnim czasie i ten piękny stadion tak nie wyglądał najlepiej, jak było kilka tysięcy. Na pewno Dolnośląsk i Wrocław ma dużo większy potencjał, ale najpierw muszą piłkarze grać tak, jak grają w ostatnich meczach. Wtedy frekwencja na pewno się poprawi. Tak, forma Śląska była bardzo nieustabilizowana. Raz drużyna przypominała zespół, który powinien grać w czołowej ósemce. Kibice zastanawiali się, dlaczego nas tam nie ma, a w kolejnym spotkaniu po tygodniu drużyna wyglądała na zespół, który bezwzględnie powinien występować tylko i wyłącznie na zapleczu Ekstraklasy. No, wiele zależało od formy bramkarza Pawełka, obrońcy Celebana, Morioka, Biliński, o których wspominał tutaj już Maciek. To wszystko sprawiało, że drużyna grała w taki nieustabilizowany sposób i no, dla trenera Urbana to takie dla mnie podstawowe zadanie, by sprawić, aby zespół grał na równym, wysokim poziomie, a nie prezentował takiej huśtawki formy. A teraz przejdziemy już na chwilę do pierwszego spadkowicza, którego poznaliśmy w tym sezonie. Ruch był w Ekstraklasie od sezonu 2007-2008. No i teraz po tym meczu z Arką, przynajmniej na rok, żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce. Wszyscy znamy kulisy tego remisu, fatalnego remisu w konsekwencji dla Ruchu, ale tam wszystko zdawało się nie działać od pewnego czasu. Co się musi stać, co się musi zmienić w tym klubie, aby już w najbliższych latach niebiescy ponownie zawitali do Ekstraklasy? Najłatwiej by było to zmienić, jeżeli pojawiłby się bardzo bogaty sponsor czy inwestor, który by spłacił długi i postawił klub od strony organizacyjnej na nogach, ale nie wiem, czy to będzie łatwe. Życzyłbym tego kibicom Ruchu i włodarzom, piłkarzom, żeby ktoś taki się pojawił. Natomiast no, od jakiegoś czasu funkcjonuje Ruch w bardzo takiej złej sytuacji organizacyjno-finansowej. To miało wpływ na sytuację sportową. Ja przynajmniej widziałem jedyną nadzieję i szansę w tym, że trener Fornalik ze swoim doświadczeniem, z tym jak dobrze poruszał się w tym środowisku, on dawał nadzieję na to, że Ruch z trenerem Fornalikiem się utrzyma. Mimo bardzo trudnej sytuacji, mimo tego, że punkty odbierano, mimo tego, że najlepsi zawsze odchodzili, mimo tego, że gdzieś te finansowe sytuacje były też nie najlepsze, że pieniądze często trzeba było na nie czekać. Ale trener Fornalik potrafił to w tych ekstremalnych warunkach pracować. W momencie, kiedy on zrezygnował, ja szczerze mówiąc byłem w 100% pewien, że w tym momencie Ruch już nie ma szans na utrzymanie. Przyszedł trener Warzycha, który nie znał do końca naszej ligi, bo nawet jeżeli śledzi mecze Ruchu, no to nie przypuszczam, że ogląda naszą Ekstraklasę, mieszkając w Grecji, ma pewnie inne rzeczy, miał inne rzeczy na głowie. Szybko trzeba było decydować, podjął taką decyzję, ale bez doświadczenia w naszej Ekstraklasie, nawet jeżeli jest Polakiem i grał kiedyś wiele lat temu, to jednak nie pracuje w tym momencie. Tego czasu w tej fazie finałowej jest niewiele, bo są mecze, kiedy trzeba nawet grać w środę. W ciągu miesiąca wszystko może się wydarzyć i dla mnie to nie była dobra decyzja. Ani dla Ruchu, ani dla trenera Warzychy, że akurat on podjął się tej misji ratowania drużyny. Natomiast tak jak powiedziałem, myślę, że i tak byłoby ciężko znaleźć kogoś, kto by sobie poradził. Jedynym, który mógł to zrobić, był trener Fornalik, ale jeżeli on uznał, że nie chce dalej pracować w tej sytuacji, jakiej się znalazł, no to znaczyło, że tam było bardzo ciężko i biorąc pod uwagę, jak wiele lat tam pracował ten Fornalik, jak bardzo był związany, to ta decyzja na pewno była bardzo trudna dla niego, no ale moim zdaniem to był ten moment, w którym Ruch stracił szansę na utrzymanie. Gdyby trener Fornalik widział chociaż cień szansy na utrzymanie Ruchu w Ekstraklasie, to przypuszczam, że pozostałby w klubie do końca sezonu, a gdy zobaczył, że takiej szansy nie ma, no to po prostu odszedł i myślę, że poszukiwania strażaka były skazane na niepowodzenie. Sytuacja finansowa, organizacyjna Ruchu była na tak niskim poziomie, że widzieliśmy później kolejne zdarzenia, wśród nich takie jak odejście Patryka Lipskiego, który rozwiązał kontrakt. No i stało się jasne, że szans na utrzymanie Ruchu w Ekstraklasie już nie ma. Drużyna walczyła do końca bardzo dzielnie, była zespołem lepszym na boisku w Gdyni w ostatniej kolejce. Została oszukana, skrzywdzona, no ale nic już nie mogło uratować niebieskich przed spadkiem. Na temat tej ręki Rafała Siemaszki już zostało wszystko powiedziane w naszych programach i w sobotę, i w niedzielę, więc może po prostu zadam wam proste, na pozór proste pytanie. Drugi spadkowicz, Łęczna czy Arka? Znaczy, biorąc pod uwagę to, że Arka ma wszystko w swoich rękach, gra z Zagłębiem, jak wiemy, są to zaprzyjaźnione dwa kluby. Zagłębie już ma sytuację w tabeli taką, że zwycięstwo, porażka nic nie zmienia, to śmiem twierdzić, że Arka ten mecz wygra, jeżeli będzie musiała wygrać, więc wygląda na to, że to Górnik będzie drugim spadkowiczem. Tak przynajmniej mi się wydaje w tym momencie, chociaż może się okazać, że Zagłębie mnie zaskoczy i wyjdzie na ten mecz tak zmobilizowane, że zrobi wszystko, żeby wygrać z Arką, ale śmiem wątpić, że tak będzie. Tak, trudno tutaj oczekiwać jakiegoś cudu w ostatniej kolejce. Rzeczywiście Arka jest faworytem do pozostania w Ekstraklasie. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tej ręki Rafała Siemaszki, bo mnie bolą najbardziej sytuacje takie, gdy podobne zdarzenia dotyczą zawodników, którzy umieją grać w piłkę nożną, bo abstrahując od tej sytuacji, to Rafał Siemaszko był najlepszym zawodnikiem Arki w meczu z Ruchem, a popsuł sobie reputację takim nierozważnym zachowaniem. A potem nie przyznał się do błędu. Mówię potem, od razu po zdobyciu bramki, bo już po meczu to wszystko można powiedzieć. Panowie, migusiem przenosimy się do tych zespołów, do tej grupy, które walczą o te nieco wyższe cele, wyższe laury w naszej Ekstraklasie. Wczoraj naprawdę bardzo ciekawa multiliga 36. kolejki grupy mistrzowskiej. Działo się w każdym ze spotkań. Zaczniemy może od meczu aktualnego lidera i wciąż faworyta do tytułu mistrzowskiego. Legia, pomimo wielu niewykorzystanych szans, wywozi niezwykle cenne 3 punkty z boiska zespołu, który po awansie do grupy mistrzowskiej naprawdę prezentował się bardzo dobrze. I czy to jednak ta bramka Dominika Nodzia może okazać się kluczowa w kontekście tego, że to Legia, pamiętając o tym, że Radowicz i Odjidja-Ofoé nie wykartkowali się i zagrają w meczu z Lechią, to właśnie Legia jest faworytem, waszym zdaniem, do tytułu? Jeszcze też Chloszek. I Chloszek, tak jest, tak. Mógł dostać kartkę, która by spowodowała, że nie mógłby zagrać w następnym meczu z Lechią Gdańsk. No, przede wszystkim legioniści grają u siebie. To od nich wszystko zależy. Mają 2 punkty przewagi. Może być nawet tak, że zremisują, a i tak zostaną mistrzem, bo przecież w Białymstoku może też paść remis, dlatego na pewno oni są faworytem. Myślę, że w tej fazie finałowej w wielu meczach pokazali się z bardzo dobrej strony. W niesamowitym gazie jest Odjidja-Ofoé, który nawet w tym meczu miał co najmniej 6 podań, po których mogły paść bramki, więc tylko kwestia wykorzystywania jego podań. Zastanawiam się, kto w Lechii może go powstrzymać, patrząc na to, jakich środkowych pomocników ma Lechia, czyli Ariela Borysiuka i Sławczewa. To wydaje mi się, że tutaj może być problem. Że tylko Góralski był tym zawodnikiem w naszej Ekstraklasie, który był w stanie to zrobić. Tak, Góralski Jacek jest moim zdaniem najlepiej grającym w defensywie środkowym pomocnikiem w naszej Ekstraklasie. Pamiętamy mecz z Lechem Poznań, gdzie Łukasz Trałka, który jest bardzo dobrym defensywnym pomocnikiem i w ogóle ma dobry sezon. Odbijał się jak od ściany od Odjidji i Odjidja robił co chciał na boisku. Więc jeżeli Łukasz Trałka sobie nie poradził, to myślę, że 80-90% defensywnych pomocników w naszej Ekstraklasie będzie miało ogromne problemy z Odjidja-Ofoé i tutaj myślę, że Lechia też może mieć taki problem, że chyba, że zagrałby na niego Nunes, wraca Janicki. Jeżeli Nunes by zagrał, no to on z Wasiliewem sobie poradzi w tym meczu Lechia-Jagiellonia. Też grał takiego plastra, który przykleił się do Wasiliewa, biegał za nim po całym boisku. Nawet jak Lechia była przy piłce, to Nunes się kręcił koło Wasiliewa. Być może na ten mecz zmieni trochę ustawienie trener Nowak, bo Nunes ostatnio grywa na obokach obrony. Nie było Wawrzyniaka, nie było Janickiego i on próbował zastąpić obu tych zawodników. Natomiast na ten mecz nie zdziwiłbym się, jakby trener Nowak stawił na Odjidję właśnie Nunesa, tak żeby spróbować wyeliminować Belga, ale to będzie trudne. Będzie to ciekawe, jak ten pojedynek między tymi dwoma zawodnikami będzie wyglądał, bo Odjidja robi różnicę. Jest wielu fajnych zawodników w naszej Ekstraklasie, grających dobrze, strzelających gole, asystujących, mających dobre mecze, ale tak jak popatrzę na ostatnie spotkania w tej fazie finałowej, w tej fazie kluczowej, to Odjidja przerasta naszą ligę o dwie długości i kluczem do walki z Legią jest przede wszystkim neutralizacja Odjidja-Ofoé, a tylko na razie się to udało Jackowi Góralskiemu, który, tak jak powiedziałem, w defensywie jest perfekcyjny, może czasami gra na pograniczu faulu, ale te jego odbiory, antycypacja, przewidywanie, gra ślizgiem, to jest po prostu perfekcyjne i tutaj Odjidja miał z nim duże problemy, a przez to też Legia nie kreowała tylu sytuacji jak w innych meczach. Podsumowanie każdej kolejki polskiej Ekstraklasy powinniśmy rozpoczynać od oceny gry Odjidja-Ofoé i kończyć na Odjidja-Ofoé pochwałami, komplementami, bo rzeczywiście jest to zawodnik, który wyrasta nad poziom polskiej Ekstraklasy w taki sposób wyraźny. No, spośród kwartetu, który walczy o mistrzostwo kraju, Legia miała najtrudniejsze zadanie w miniony weekend w Kielcach. To nie był łatwy spacerek, to była naprawdę ciężka przeprawa. Sporo pracy miał Arkadiusz Malarz, który nie puścił gola w piątym meczu z rzędu, no ale Odjidja-Ofoé był klasą dla siebie. On po prostu tutaj grał nadzwyczajnie, naprawdę jak spojrzałem w tabelę najlepszych asystentów, klasyfikację najlepszych asystentów ligi, to no, byłem zdziwiony, że nie prowadzi, bo on wczoraj powinien mieć 5 czy 6 asyst i ma prawo mieć pretensje do swoich kolegów, którzy nie wykorzystywali 100% okazji, które im wypracowywał. A teraz przejdziemy na chwilę do Lechii. Mówiliśmy o tym, jak Legia dobrze gra w grupie mistrzowskiej, o tym, jak Jacek Magiera, Legia pod wodzą Jacka Magiery w tym sezonie, w tych meczach z tymi drużynami z topu, z Jagiellonią, z Lechem, z Lechią, praktycznie same zwycięstwa. Ale zobaczymy teraz na zespół z Gdańska, który od momentu rozpoczęcia tej rundy finałowej nie stracił bramki. Dwa mecze, w których tracił punkty, to bezbramkowe remisy i z Koroną, i z Lechem w Poznaniu. No i teraz dobrze rozpędzona drużyna z Wybrzeża przyjedzie do Warszawy. Wolski w fenomenalnej formie, Paixão dogonił Robaka, a naprawdę prezentuje się też Portugalczyk imponująco. Czy naprawdę to jest aż tak trudne do wyobrażenia sobie, że Lechia wygra w Warszawie i czekając na dobry wynik meczu w Białymstoku, że nie zdobędzie tego Mistrzostwa Polski? Że nie ma szans na to Mistrzostwo Polski? To znaczy, myślę, że Lechia jest w najtrudniejszej sytuacji, bo musi najpierw wygrać w Warszawie, co nie będzie łatwe, a później musi czekać na remis w Białymstoku, co też nie musi się wydarzyć. Natomiast oczywiście Lechia poprawiła grę w defensywie. Pamiętamy, że zawsze Lechię oglądaliśmy z dużą przyjemnością, Lechię trenera Nowaka, ale wiemy, że ona mogła grać fantastycznie do przodu, ale w momencie, kiedy ją ktoś przycisnął, miała z tym duże problemy i traciła sporo bramek w takich sytuacjach. Natomiast w tym roku kalendarzowym się to poprawiło, szczególnie w fazie finałowej. Lechia nie straciła jeszcze gola. Oczywiście przyjście Duszana Kucjaka ma ogromny wpływ. Jest to bramkarz, który dał taką stabilizację tej drużynie, spokój, tak, i w tych trudnych momentach zawsze można na niego liczyć. Natomiast myślę też, że ten Nowak wyciągnął wnioski i teraz, szczególnie na wyjazdach, gra bardziej tak pragmatycznie, często ustawia zespół defensywnie, a nawet jakbym miał porównać dwa mecze w Poznaniu w tym roku, pierwszy, który Lechia przegrała, to przyjechała drużyna, która była liderem, która przyjechała zdominować Lecha, prowadzić grę i Lech raczej był zespołem, który bronił się, czekał na kontratak, czekał raczej na właśnie, dobrze się starał w obronie, odbierać piłkę, był dobrze zorganizowany w defensywie, ale to Lechia próbowała grać. Skończyło się 1-0. Natomiast teraz, kiedy przyjechała Lechia, to Lechia miała taki plan jak Lech w tamtym meczu. To Lechia była bardziej skoncentrowana na defensywie. Przede wszystkim nie przegrać tego meczu. Szukała szans w kontratakach, a Lech się musiał męczyć w ataku pozycyjnym i nie za bardzo sobie z tym radził. I widać, że tutaj trener Nowak wyciąga wnioski, że nie zawsze można grać fajnie do przodu, koncentrując się tylko na ofensywie, że jeżeli chcesz zdobywać tytuły, to musisz czasami zagrać pragmatycznie, zagrać może nie tak ładnie, widowiskowo jak w wielu meczach wcześniejszych, ale efekt jest taki, że nie tracisz bramki. Jak nie tracisz bramki, to w najgorszym wypadku zremisujesz, a mając taki potencjał, jaki ma Lechia, zawsze jakąś sytuację wykryłeś. I nawet w Poznaniu w tym ostatnim meczu 2-3 sytuacje były, po których można było zamienić takie właśnie akcje na gola. Dlatego wydaje mi się, że Lechia jest teraz bardziej takim zrównoważonym zespołem niż wcześniej. Może czasami kosztem gry ofensywnej, chociaż są oczywiście mecze, choćby ostatni z Pogonią, czy z Brugbetem, gdzie też Lechia potrafi strzelać, kreować sytuację, znowu ta jakość ofensywna jest wyeksponowana. Ważne, że Marco Paixão, który jest współliderem z Marcinem Robakiem, stał się wreszcie skutecznym zawodnikiem, bo do tej pory on był zawodnikiem, który miał wiele sytuacji, on strzelał gole, ale on strzelał raz na 3-4 sytuacje. On najpierw 3 zmarnował, zanim strzelił gola. Natomiast teraz, w ostatnich tych meczach, gdzie się popisał hat-trickiem u siebie na stadionie, to był zawodnik, który praktycznie wykorzystywał każdą sytuację. W ostatnim meczu bodajże miał 4 sytuacje, z których 3 zamienił na gola. Wcześniej chyba nawet 3 miał. I z Jagiellonią. Tak jest. Z Jagiellonią, dokładnie. I te 3 zamienił na bramki. Więc to się poprawiło. Jeżeli ta skuteczność będzie utrzymana, to myślę, że Marco w Warszawie jakieś sytuacje będzie miał. Jeżeli będzie tak skuteczny jak w ostatnich tych meczach z Jagiellonią i z Pogonią, to oczywiście wszystko jest otwarte. Natomiast jeszcze trzeba będzie te sytuacje wykrywać. Oczywiście Peszko to jest zawodnik, który zawsze robi dużo wiatru na skrzydle. Teraz Harassi ma świetny okres i wydaje mi się, że to jest kluczowy piłkarz, bo dzięki niemu ten Nowak może ustawiać zespół i trójką w obronie, i czwórką, i zawsze ten Harassim się odnajduje, czy jako jeden z 4 obrońców grający bardzo ofensywnie, czy jako wahadłowy grający w systemie z 3 obrońcami. To jest zawodnik, który bardzo dużo daje w ofensywie, asysty, gole w tych meczach ostatnich. A przede wszystkim pozwala grać w taki sposób. Pozwala grać ofensywnie, ale też z takim zabezpieczeniem tej czwórki, jeżeli zespół jest w fazie defensywnej. Więc tutaj myślę, że to też jest piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę. Harassim, bo on wykonuje bardzo dobrą pracę w ostatnich meczach. No, dla Lechii to najważniejszy mecz sezonu. Wcześniej przypięliśmy tej drużynie łatkę jako zespołowi, który źle gra na wyjazdach, że traci sporo wartości w meczach na obcych stadionach, no a na Łazienkowskiej będą mogli pokazać się byli piłkarze Legii, Borysiuk i Wolski. Ten pierwszy będzie chciał wrócić do reprezentacji Polski, ten drugi koniecznie chce się znów pokazać trenerowi na Wałce. No ma drużyna Lechii, drużyna Piotra Nowaka w składzie takich zawodników, którzy będą mogli wykreować sytuację Marco Paixão, takich jak Peszko, takich jak Krasić, no ale tutaj Maciek wspomniał Duszana Kuciaka. Ja myślę jednak, że to ten zawodnik będzie miał najwięcej pracy na Łazienkowskiej, ale jego kilka dobrych interwencji, skutecznych interwencji może sprawić, że drużyna, która wiedząc, że ma takiego dobrego zawodnika z tyłu, ruszy do przodu i zagrozi bramce Malarza i zagrozi Legii w walce o Mistrzostwo Polski. Kuciak tym piłkarzem najważniejszym w tym drugim półroczu dla Lechii, ale wydaje się, że tym transferem 2017 roku jest jednak Cillian Sheridan, sprowadzony do Białegostoku. Pamiętamy ostatnie występy, w tym też wczorajszy mecz w Niecieczy, gdzie Jagiellonia w końcu przełamała tą klątwę z drużyną Brugbetu Termalik, i Frankowski z konieczności na prawej obronie. No ma problemy swoje Michał Probierz, ale umie sobie z nimi radzić. Problem w tym, że nawet wygrana z Lechem no już nie daje automatycznego mistrzostwa Polski drużynie z Podlasia. No tak, w tej chwili są uzależnieni od wyniku meczu w Warszawie. Później oczywiście jeszcze muszą wygrać swoje spotkanie, co na pewno nie będzie łatwe, bo Lech ma podobny plan. Też przyjedzie do Białegostoku po to, żeby wygrać mecz i marzyć o tym, żeby ten tytuł zdobyć. Natomiast to, co powiedziałeś, Sheridan to jest piłkarz, nawet ten ostatni mecz, przy 2 bramkach miał udział, można się zastanawiać, ale ten pierwszy gol to też trzeba uznać, jemu zapisać, więc bez jego rykoszetu prawdopodobnie ta bramka by nie padła. Natomiast najważniejsze jest to, jak funkcjonował zespół w momencie, kiedy on szedł z boiska, bo dopóki był Sheridan, to Jagiellonia miała mecz pod kontrolą. To jest zawodnik, który potrafi w powietrzu świetnie pracować, ma świetne warunki, ale też bardzo dobrze gra w powietrzu, a dodatkowo to piłkarz, który potrafi się przy piłce utrzymać, do gry kombinacyjnej pasuje idealnie, więc kiedy on był na boisku, ja miałem wrażenie, że Jagiellonia ten mecz ma pod totalną kontrolę. Nagle kontuzja, schodzi z boiska, inny zespół. W ciągu 5 minut... Jakby zapomnieli, jak się gra w piłkę. Brubet miał 3 sytuacje, po jednej padł gol, po pierwszej sytuację nie wykorzystał Stefanik, a trzeci to był karny, więc mógł w ciągu 5 minut prowadzić nawet Brookbet, w momencie, kiedy już Sheridana nie było. To zawodnik, który jest w tej chwili tak ważny, jak był Kostia Wasiliew w tej pierwszej rundzie. Tak, gdzie praktycznie wszystko zależało od niego, bo nawet jeżeli Czernych strzelał gole, no to często po asystach Wasiliewa. Wasiliew z niczego potrafił strzelić gola, on był kluczowym piłkarzem, natomiast ta runda rewanżowa już nie jest aż tak dobra. Pamiętam, że była lekka, krótka kontuzja, która spowodowała, że teraz Kostia być może troszeczkę pod względem fizycznym wygląda gorzej i te liczby też się troszeczkę zahamowały, natomiast no, tą rolę przejmuje teraz Sheridan, który no, wzbogacił tą grę. Powoduje, że i w ataku pozycyjnym Jagiellonia jest mocna, bo on jest zawsze w polu karnym, kiedy jest rzutka, to on umie się tam znaleźć. Czasami zejdzie na skrzydło, bo też do gry kombinacyjnej nadaje się Irlandczyk, ale też kiedy obrońcy czy bramkarz podejmuje decyzję zagrania długim podaniem, to wcześniej był tylko Romańczuk, który zazwyczaj schodził na bok i ta piłka była kierowana w jego sektor i on tą piłkę próbował strącić. Teraz jest jeszcze Sheridan, który tą piłkę i potrafi przyjąć, i świetnie zgrać na jeden kontakt, zastawić się. Więc teraz dzięki niemu Jagiellonia stała się jeszcze lepszą drużyną, a dodatkowego gole. No, to jest facet, który przyszedł, bodajże 7 goli zdobył w tej rundzie rewanżowej, więc i to ważne też w tej fazie finałowej. Więc na pewno fantastyczny transfer i tutaj ten Probierz miał nosa, że sprowadził tego zawodnika i walczył o niego do końca, bo pamiętam, że tam do końca były przepychanki, czy on przyjdzie teraz, czy dopiero w lecie. Myślę, że wielu z nas uważało, że sprowadzając Sheridana, Jagiellonia sprawia sobie zawodnika, który będzie głównie dominatorem w powietrzu, że na ziemi już tak dobrze grać nie będzie, no ale okazało się, że jego doświadczenie w grze w innych ligach procentuje i ja nawet nie wiem, czy on na ziemi nie jest lepszy niż w powietrzu, bo okazało się, że jest i szybki, i dobry technicznie, no a ta skuteczność, przecież to nie są tylko bramki strzelane po uderzeniach piłki głową, ale także nogą, no i nawet masz szczęście, bo tak jak to było w przypadku spotkania z Brookbetem, po strzale kolegi był tak dobrze ustawiony, że po rykoszecie piłka wpadła do bramki i to jemu zapisano tego gola. Panowie, zanim przejdziemy do naszych laurek, dosłownie dwa zdania na temat Lecha. Pojawiły się teraz po tym meczu, nawet już w trakcie tego meczu, czy też nawet przed meczem przy Bułgarskiej z Wisłą, informacje o tym konflikcie w zespole. Odsunięcie Pawłowskiego. Też widzieliśmy, że była taka sytuacja, że na rozgrzewkę i nie wyszedł Trałka, i nie wyszedł Robak. Pojawiło się informacja, że trochę dochodzi do zgrzytów w szatni Lecha pomiędzy piłkarzami a trenerem Bielicą. A pamiętamy, jak wyglądał początek roku kalendarzowego 2017. Lech 3-0 odprawiał każdego. Nawet ten Probierz już tytułował mistrzostwa i zdobycia pucharu. Dokładnie. Tak, tak. Pamiętamy, że Lech faktycznie wszedł świetnie w sezon i wtedy każda decyzja, jaką trener Bielica podejmował, broniła się. Czy grał Kownacki, wchodził Robak, czy grał Robak i wchodził Kownacki. Można było się zastanawiać, skąd trener ma takie przeczucie, tak, że zawsze idealnie trafia i wszyscy byli zadowoleni. Może w mniejszym stopniu Robak, który wchodził z ławki, mimo że strzelał gole, to pewnie wolałby jednak grać w podstawowym składzie. To jednak to wszystko jakoś fajnie funkcjonowało, bo zespół, tak jak powiedziałeś, głównie wygrywał 3-0, nie mając problemów z zdobywaniem goli, z kreowaniem sytuacji. No i przyszedł taki moment, kryzys, w którym najważniejszy mecz w tym sezonie przegrali, grając z Arką w pucharze, i tak wydaje mi się, oczywiście wcześniej były jakieś potknięcia, przegrane mecze z Legią. Remis z Łęczną u siebie 0-0. Tak, tak, ale myślę, że przede wszystkim te mecze z tymi topowymi drużynami, z Lechią, z Jagiellonią, z Legią, w których Lech najczęściej przegrywał. Tylko jeden mecz z Lechią Gdańsk udało się u siebie wygrać. Natomiast wszystkie inne przegry to była taka mała rysa, ale ciągle Lech miał wszystko pod kontrolą i jeżeli wygrałby Puchar Polski z Arką, a był zdecydowanym faworytem, to myślę, że ta sytuacja byłaby inna. Natomiast ta porażka spowodowała, że tam na pewno w szatni zaczęły się jakieś kwasy. Te decyzje teraz są już inaczej postrzegane przez piłkarzy. Tak jak wcześniej się broniły. Nie zawsze się, no, dokładnie, ostatnio się też przestały bronić, bo bez względu na to, czy gra Kownacki, czy Robak, to nie strzelają tak często jak wcześniej. I to na pewno powoduje, że ta konkurencja, która wcześniej, bo szczególnie na tych pozycjach Tetech, Trałka, Robak, Kownacki, to była taka największa konkurencja i rywalizacja. Czasami udawało się trenerowi Bielicy zmieścić dwóch zawodników, bo były mecze, w których choćby z Lechią Gdańsk, w których w tym pierwszym meczu w Poznaniu, że dwóch zagrało defensywnych pomocników. Były mecze, w których też Kownacki z Robakiem byli razem na boisku, ale najczęściej jednak rywalizowali między sobą. No i wiadomo, że tacy zawodnicy nie do końca są zadowoleni. Poza tym gdzieś widać po piłkarzach, że oni tracą trochę pewność siebie, bo nawet ta druga połowa z Wisłą. Stracili gola takiego przypadkowego na 2-1 i ta pewność uleciała. Wiślacy mieli dwa słupki, mieli kilka sytuacji, po których mogli doprowadzić do remisów. Wiadomo, czym by to się skończyło, jeżeli Lech by nie wygrał z Wisłą. To wtedy szanse na mistrzostwo już by przepadły, a gra w pucharach byłaby też bardzo daleko, więc tutaj widać, że ta sfera psychiczna w Poznaniu ciągle nie jest idealna. Mówiło się od kilku lat, że Lech ma problemy z tym. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest to w sumie zespół, który ma kilku młodych zawodników. Wiemy, że młodzi zawodnicy mają to do siebie, że ta presja czasami gdzieś tam powoduje, że nie zawsze to funkcjonuje tak dobrze, aczkolwiek ma też wielu doświadczonych jednak zawodników, bo jest Robak, jest Trałka, to są zawodnicy, jest Pawłowski, który teraz faktycznie jest odstawiony od zespołu. Z czego to wynika, nie wiem, być może po meczu pucharowym z Arką po finale trener taką decyzję podjął, może nie był zadowolony z jego gry i faktycznie teraz no, rzadko się pojawia nawet w 18, a kiedyś Lech był bardzo zależny od Szymona. Można było kiedyś nawet mówić, że jeżeli Pawłowski gra dobrze, to Lech gra dobrze, a jeżeli Pawłowski gra słabo albo go nie ma, to Lech traci bardzo dużo i najczęściej ma problemy z wygraniem. Teraz takim piłkarzem jest Darko Jeftić, który ma tak ogromny wpływ na drużynę, natomiast no, też miał kontuzję Darko i ten ostatni mecz już jeszcze nie był na takim poziomie jak przed kontuzją, kiedy faktycznie albo strzelał, albo asystował, brał na siebie ciężar gry i dobrze mu z tym było na boisku. No ale być może ten ostatni mecz w Białymstoku Darko już będzie troszeczkę lepiej się czuł i zespół będzie też lepiej funkcjonował. Tak, to porażka Lecha w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia sprawiła, że mamy tak emocjonującą końcówkę w lidze, bo wszystkie zespoły nie dość, że walczą o mistrzostwo kraju, to już wiemy, że jeden z nich nie zagra w europejskich pucharach. No i po tej porażce z Arką w Warszawie w szatni Lecha zrobiło się nerwowo. Nerwowe ruchy wykonuje także trener Bielica. No i stąd te zdenerwowanie także wśród kibiców kolejorza. Nie wiadomo nawet, czy Marcin Robak wygra klasyfikację snajperów, choć był pewniakiem jeszcze kilka tygodni temu do wygrania jej, ale oczywiście to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest liga, a Lech przez tę porażkę w Warszawie może nie zagrać w europejskich pucharach. Panowie, bo my tutaj się rozgadaliśmy, jeszcze Liga Europy, Liga Mistrzów, więc teraz przechodzimy od razu do laurek i zaczniemy od pochwał. Mecz kolejki. Dosłownie 2-3 słowa. Mecz kolejki, moja propozycja ze względu na liczbę stworzonych sytuacji, dramaturgię tego spotkania. Wczorajszy mecz w Kielcach, gdzie Legia powinna, patrząc na przebieg tego spotkania, wygrać zdecydowanie wyżej, a wygrała tylko 1-0 i nawet do ostatniej minuty musiała się martwić o końcowy wynik. Mogła wygrać, ale mogła też zremisować i nawet przegrać. Po pierwsze bramka, którą sędzia nie uznał, tak, była to dość kontrowersyjna sytuacja. To raz. Dwa, była też taka sytuacja w drugiej połowie, gdzie świetnie zachował się Arkadiusz Malarz i myślę, że to był bardzo trudny strzał do obrony. Kiełba zaje się. Tak, Kiełb uderzył za zasłony, mało miejsc, mało czasu, piłka po koźle i świetna interwencja. Myślę, że niewielu bramkarzy w naszej ekstraklasie dałoby radę, więc to był mecz, który na pewno, chociaż w sumie w tej wczorajszej kolejce tych czterech meczach trzeba powiedzieć, Lechia zagrała świetnie, trochę Pogoń nie dojechała, natomiast te wszystkie trzy mecze, one były w drugiej połowie bardzo emocjonujące, bo i w Poznaniu mogło się to zakończyć inaczej, Wisła miała swoje sytuacje i Brukbet zaczął drugiej połowie grać tak dobrze, że Jagiellonia przecież musiała bronić się z opresji, Kelemen świetnie interweniował przy karnym, plus ten mecz, o którym mówiliśmy, więc ja myślę, że to była dobra kolejka, gdzie było wiele takich meczów, które były emocjonujące. A dla mnie ten mecz w Kielcach nie miał konkurencji w ten weekend. Najpierw było takie sympatyczne pożegnanie utworzeniem specjalnego szpaleru dla trenera Marcina Bartoszka, który żegnał się z kieleckimi kibicami, a potem była gra na europejskim poziomie Odjidja-Ofoé. Było mnóstwo sytuacji. Ten mecz Legia powinna wygrać 6-4, 7-3. W każdym razie oba zespoły dzielnie walczyły, no i naprawdę emocji było sporo do ostatniej minuty, bo Legia nawet w 90. minucie nie mogła się jeszcze poczuć zwycięzcą tego spotkania. Czas na kolejne wyróżnienie. Pan piłkarz. Dla mnie, pomimo tego, co zrobił Marco u siebie w meczu z Pogonią, kolejny hat-trick przed własną publicznością, to jednak murowany kandydat Odjidja-Ofoé za to, jak grał. Ile stwarzał sytuacji, był nie do zatrzymania w Kielcach i moim zdaniem, dla mnie, miano piłkarza kolejki bezapelacyjne. No po raz kolejny Wadis pokazał, że przerasta naszą ekstraklasę, natomiast ja bym się zastanawiał, jednak 3 gole to 3 gole. Co prawda nie jest jego winą, że ma tylko jedną asystę, bo podawał wyśmienicie, natomiast no, w tej kolejce... Trudno wybrać. W tej kolejce bym postawił jednak na 2, czyli Marco i Odjidja to byli za... No i Sheridan też, bo to jednak dwie bramki jego, kiedy szedł, to zespół no, przestał dobrze funkcjonować, więc myślę, że tych 3 zawodników bym wyróżnił. No nigdy bym nie przypuszczał, że postawię na zawodnika, który zaliczył tylko jedną asystę w meczu, a jego konkurentem był ktoś, kto popisał się hat-trickiem. No ale rzeczywiście tutaj przewaga Belga nad Portugalczykiem była dla mnie bezsporna w ten weekend. I czas na naszą ostatnią kwestię. Do zapomnienia. Czyli klasycznie wbijamy szpilę. No cóż, no wydaje mi się, że jednak... Łatwo wybrać. Rafał Siemaszko... Tu nie będziemy się zastanawiać. Pozamiatał, tak, mówiąc tak w cudzysłowie, w tej kategorii. A szkoda, bo akurat taki... Fajny, sympatyczny chłopak, który naprawdę przebojem zdobył ten sezon. Niesamowity sezon dla Rafała. Puchar Polski, gdzie zdobywa bramkę. Wiele bramek w lidze, ważnych bramek. To był zawodnik, który zaczynał jako rezerwowy, ale dzięki świetnej grze przebił się do składu i dawał radę, strzelał gole. No... Widać, ten mecz miał taką presję, że jeszcze bramka dla Ruchu spowodowało, że gdzieś tam jakieś zaćmienie umysłu i podjął decyzję, moim zdaniem, która będzie mu do końca życia wypominana. Być może kibice Arki mu szybko zapomną, jeżeli ten punkt zadecyduje o utrzymaniu. Natomiast pozostali kibice w całej Polsce zawsze będą Rafała Siemaszkę kojarzyć z tą ręką i to będzie takie złe skojarzenie. Szkoda, bo jest to zawodnik, który mi zaimponował i też takie... Jego wypowiedzi zazwyczaj, nie mówię o tej ostatniej, były i celujące i widać, że to jest chłopak, który różne historie w życiu przechodził i wiemy, że pracował fizycznie w stoczni i mimo tego gdzieś tam piłkę cały czas kochał, grał na niższym poziomie, ale w pewnym momencie wszedł na ten najwyższy poziom w naszym kraju i mógł się pięknie zapisać, a tak będzie taka rysa mu gdzieś tam zawsze pamiętana. No szkoda, że Rafała Siemaszkę stawiamy w jednym szeregu z Thierrym Aurim i Diego Maradoną, nie ze względu na wysokie umiejętności, a na niesportowe zachowanie. Wolę, jak wygrywa się w meczu, kiedy można przechytrzyć rywala, a nie go oszukać. A Siemaszko oszukał w tym wypadku piłkarzy z Chorzowa. To tyle, jeżeli chodzi o naszą Ekstraklasę. Mieliśmy teraz przejść do Ligi Europy, ale że czas nas goni niemiłosiernie. Zostawiamy finał w Sztokholmie i przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam finał najlepszej Ligi Świata. Cardiff, ostatni mecz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kto podniesie uchaty puchar? Real drugi raz z rzędu, czy też Juventus pierwszy raz od 1996 roku. Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, przepraszam, w Champions League. Panowie, Real czy Juventus, a może inaczej? Kto kogo przechytrzy? Allegri Zidana, czy jednak Zidana Allegriego? No, pochwalę się, że oglądałem z trybun Ajax Arena finał Real Juventus, ten ostatni pomiędzy oboma zespołami, kiedy to po bramce Mijatowicza królewscy wygrali 1-0. No i pamiętam, że w drużynie Juventusu grał bez powodzenia Zinedine Zidane. Teraz będzie miał okazję do rewanżu już jako trener Realu, a więc będzie grał przeciwko swojemu byłemu pracodawcy. No, zagrają w tym meczu dwa zespoły, które od niedawna świętują zdobycie kolejnych już tytułów mistrza Włoch i mistrza Hiszpanii. Ja bym chciał, żeby dla odmiany puchar pojechał do Włoch, żeby zdobył go Gianluigi Buffon i jego koledzy. Wiem, że nie zdarzyło się jeszcze w historii Ligi Mistrzów, by drużyna obroniła trofeum po wywalczeniu go rok wcześniej i myślę, że tradycji stanie się zadość, że Real nie obroni tego trofeum. Na pewno ciekawe widowisko. Dwa wielkie zespoły, które w tym sezonie zdominowały swoją ligę. Akurat Juventus po raz kolejny, 6. raz z rzędu, natomiast Realowi po wielu latach, można powiedzieć wielu, patrząc na to, że kilka lat Realowi nie udało się. Ostatnio Mourinho, tak. Tak, ostatnio za Mourinho udało się, więc to już sporo czasu. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no to jest to w ostatnich 4 latach ich rozgrywki. To jest trzeci finał. Jeżeli udałoby się ten finał bronić, to myślę, że ta drużyna, nie mówię o klubie, tylko ta drużyna, bo to jest większość piłkarzy, którzy grało w tych 3 finałach, byłaby drużyną, która mogłaby być stawiana na równi z tą wielką drużyną Realu, który zdobył 5 tytułów z rzędu, bo to były inne czasy. Wtedy myślę, że troszeczkę było łatwiej. Tak, te lata 50. Dokładnie. Tak, natomiast teraz wiemy, jak ciężko jest powtórzyć tytuł. To, co Rafał powiedział, że nikomu się nie udało w tych nowożytnych czasach obronić tytułu, a Real ma taką szansę. Natomiast Buffon oczywiście ma marzenia. To jest zawodnik, który wygrał wszystko, ale Ligi Mistrzów jeszcze mu się nie udało. I na pewno zrobi wszystko ze swoim BBC, żeby powstrzymać Real Madryt. Zobaczymy, czy uda mu się powstrzymać BBC Realu Madryt z kolei. Właśnie miałem was o to zapytać. Chociaż nie wiadomo, czy będzie grał Gareth Bale. Myślę, że teraz Isco jest w świetnej formie i nawet jeżeli Bale będzie do dyspozycji, co... No, nie wiem, jaka jest sytuacja jest zdrowotna w tej chwili Garetha Bale'a. Wiemy, że dość długo się leczył, natomiast Isco daje tyle, też pozwala grać w inny sposób. Trener Zidane przebudował zespół. Teraz już nie mamy 3 napastników, tylko mamy 4 pomocników w środkowej strefie i 2 napastników. Ronaldo stał się zawodnikiem wykańczającym akcję, a nie dryblerem, który na bok schodzi, żeby cały czas dryblować i kreować sytuację innym. On stał się takim typowym napastnikiem razem z Benzemą. Oczywiście są momenty, że schodzą obaj nawet. No tak, ale przestawienie Ronaldo na tą pozycję numer 9 wydawało się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza, że on wcześniej był młodszy, więcej biegał, skrzydło wydawało się idealną pozycją. Teraz świetna skuteczność i precyzja. Tak jest. To potrafi się odnaleźć. On oczywiście tak samo Benzema, bo Benzema też lubi zejść na bok. Znaczy z Atletico pamiętamy to zejście, to akcja na 1-2. Tak, tak. Ta wymienność pozycji oczywiście jest cały czas spora, natomiast Isco to jest piłkarz, który daje takie wyrafinowanie techniczne w tłoku nieraz. Kiedy wydaje się, że nie ma miejsca, to on potrafi czy dribblingiem, czy zagraniem jakiejś prostopadłej piłki odnaleźć zawodnika, który jest przed nim. I on był w świetnej formie, a przez to, że był zdrowy Gareth Bale, Zizou w tych ważnych meczach stawiał najczęściej na tą trójkę i w jakiś sposób Isco często gdzieś tam był pomijany w tych kluczowych meczach, natomiast kiedy wychodził na boisko, dawał tak dużo jakości, że teraz, kiedy nie ma Bale'a, nie widać w ogóle problemu, że nie widać tego braku. Wręcz zespół funkcjonuje bardzo dobrze i to jest na pewno rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i pochwalić Zizou, że potrafi w trudnych sytuacjach korzystać z tej swojej szerokiej kadry. A myślę, że można powiedzieć, że zdobycie mistrzostwa to jest zasługa nie tylko takiej żelaznej 11, którą, tylko po prostu 18. Tylko, dokładnie, 18, która świetnie była wkomponowana, która świetnie była wykorzystywana i nie jest łatwo funkcjonować w takim zespole, gdzie ma się 18 piłkarzy na bardzo dobrym poziomie. Każdy chce grać, a Zizou się to w jakimś stopniu udało. Oczywiście będzie James mniej zadowolony. Zawsze będą te zgrzyty, prawda? Dokładnie, natomiast umiejętność odnoszenia sukcesów i też godzenia tych zawodników No, Zizu udała się fantastycznie. Natomiast Allegri ma podobną sytuację. To też jest klub, w którym jest 18 świetnych piłkarzy, którzy też są idealnie gdzieś tam wykorzystywani. I tam pamiętajmy... też były te problemy, pamiętamy, tak, że tak. Wszyscy chcieli grać, a nagle pojawiają się problemy. Tu Dybala nie podaje ręki, tu Mandzukic narzeka, a to Bonucci ląduje na trybunach. Dokładnie, a Bonucci jeszcze tam miał spinkę z Allegrim i to taką dość poważną. Natomiast potrafił to poukładać, potrafił znaleźć miejsce dla Mandzukicia. Kto by przypuszczał, że ta dziewiątka zagra na lewym skrzydle i to tak świetnie. I będzie grał dobrze w obronie. Dokładnie. No on akurat zawsze tym imponował, że mimo tego, że był napastnikiem, był pierwszym obrońcą, to było w Bayernie, to było w Atletico i tak samo było w Juventusie. Natomiast ostatnio ta jego skuteczność była gorsza, przed Iguain jest Dybala, więc ta jego rola mogła być marginalizowana, ale dzięki temu, że właśnie Allegri znalazł na niego tą pozycję na lewym skrzydle, gdzie świetnie się Chorwat odnajduje, to powoduje, że Juventus jest bardzo dobry w defensywie, o czym wiemy. 3 gole w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Świetna defensywa, wspaniały bramkarz, ale to jest ten zespół, który może strzelać, który ma zawodników, ma 3 napastników na boisku. Dodatkowo Quadrado, który jest też bardzo... Alves, widzieliśmy, co robił w 2 meczach z Monako. Tak, piłkarz, który teoretycznie jest takim wahadłowym, który czasami gra jako prawy obrońca, czasami jako skrzydłowy. Natomiast w tych ważnych meczach ta jego jakość, to doświadczenie, przecież z Barceloną zdobywał sporo trofeów, no pomogło, bo w tych meczach kluczowych on był zawodnikiem istotnym, jak nie najistotniejszym, więc jak najbardziej myślę, że to są dwa wielkie zespoły, które wygrały swoje rozgrywki. Juve jeszcze dorzuciło puchar, o tym nie wolno zapominać, więc jeżeli uda się wygrać Ligę Mistrzów, to będzie to potrójne zwycięstwo. Bayernowi ostatnio się udało, Barcelonie też się udało. Tak, ale... za Luis Enrique pierwszy sezon. Tak, i za Guardioli trochę wcześniej. Natomiast nie jest to coś łatwego. Nie jest to coś łatwego. No Manchester United za Fergusona tak samo. Też. A też Alves stałby się pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie, przepraszam, w 2 różnych klubach osiągnął ten sukces. Tak. No na pewno wielkie 2 firmy, wspaniali trenerzy. Przyznam się szczerze, że Zizou mnie zaskoczył. Uwielbiałem go jako piłkarza jeszcze, jak grał w Juventusie i w Realu. Natomiast i również reprezentacji Francji. Natomiast nigdy się nie zastanawiałem, czy to będzie dobry trener. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że to jest taki zawodnik, który raczej nie będzie chciał być trenerem. A się okazało, że i wziął... W trudnym zespole. W bardzo trudnym. Po Benitezie porażka 0-4 i w trudnej sytuacji. Bernabeu z Barceloną. W trudnej sytuacji. Już w tamtym roku prawie udało mu się dogonić Barcelonę. Wygrał Ligę Mistrzów. W tym roku wygrał Ligę i dodatkowo jest w finale i ma szansę na obronienie tytułu. No można tylko piać z zachwytu. Allegri po raz kolejny pokazuje, że jest niesamowitym trenerem, więc tutaj no wszystko jest na najwyższym poziomie. Myślę, że można powiedzieć, że to są 2 drużyny, które zasłużyły na to, żeby zagrać w finale. Maciek, to zapytam inaczej. Panowie, jednym słowem. Real czy Juve? Maciek. No trudno mi powiedzieć. Nie pokuszę się. Nie pokuszę się. Może w Juventusie nie ma piłkarzy, którzy kandydowaliby do nagrody do złotej piłki, natomiast jest to zespół, który może spokojnie wygrać Ligę Mistrzów i należy mu dać przynajmniej 50% szans na wygranie tego trofeum. Ja osobiście stawiam na Juve. Jak to będzie, zobaczymy. Sobota, 3 dzień czerwca, finał Ligi Mistrzów, Real, Juventus. Komentują dla Państwa prosto z Cardiff Rafał Wolski i Grzegorz Mielcarski. Tradycyjnie audycję puentujemy dobrą muzyką. Dzisiaj sięgamy po kawałek pod tytułem Artisan. Autorem jest Lincoln Grounds. Propozycja wprost z Wysp Brytyjskich. Odrobina folku kilka dni przed finałem Ligi Mistrzów w Cardiff. SoundCloud, iTunes oraz YouTube. Tam znajdziecie nasze audycje. Natomiast wszystko o transmisjach w sportowej części serwisu www.kanalplus.pl. Rozpoczynaliśmy naszą audycję od życzeń. Też życzeniami skończymy. Teraz pozwolę sobie na odrobinę prywaty, że tak powiem. Z okazji 33 cich urodzin chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia oddanemu kibicowi Ekstraklasa. Wiemy, że nie zawsze nas ona rozpieszcza, chociaż w tym sezonie jest naprawdę z nią bardzo dobrze. Mojemu przyjacielowi, bohaterowi, a przede wszystkim mojemu bratu Kuba, wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dla Ciebie dniu z okazji 33 urodzin. Jak to mówią Anglicy, all the best. To tyle, jeżeli chodzi o naszą audycję Radio Kanał. Dobrnęliśmy do końca naszego programu. Maciej Murawski. Dziękuję bardzo. Rafał Nachorny. Dziękuję. I Piotr Domagała. Dziękujemy za uwagę. Za tydzień punktualnie o 9 rano spotka się z Państwem Bartosz Gleń. Do usłyszenia.